Witam wszystkich kryptomaniaków i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest czwartek, 29 listopada 2018 roku. Naszą analizę będziemy kontynuować na interwale godzinowym. Ponadto będzie to również kontynuacja analizy ze wczoraj z webinaru Jak czytać wykresy, czyli analiza techniczna kryptowalut. Na tym webinarze zaznaczyliśmy sobie odpowiednie tutaj poziomy Fibonacciego. Były to projekcje oczywiście i zniesienia, więc co się zmieniło od tamtego czasu? Przede wszystkim praktycznie mieliśmy tutaj dotknięcie poziomu oporu technicznego, zaznaczę go niebieską strzałką. Ten opór techniczny został już praktycznie, można powiedzieć, dotknięty. 127% projekcji Fibonacciego nie zostało uderzone, czyli tutaj było już za wysoko dla byków. Zdecydowali się na opuszczenie tej strefy i spadek w kierunku właśnie zaznaczonych przeze mnie niebieskimi takimi liniami przerywanymi poziomów lokalnych wsparć, czyli tu będzie 15794 oraz 15531. W tym momencie ten pierwszy poziom został już wytestowany, mamy lekką reakcję wzrostową, no i teraz ten drugi, zobaczymy, czy również on wytrzyma presję byków. 61% zniesienia Fibonacciego na 16315 i również zostało naruszone, tak, zostało wytestowane. No i widzimy tutaj oczywiście ten ruch spadkowy, więc taka typowa korekta, jeżeli chodzi o poziom Fibonacciego i jeżeli chodzi o oczywiście o te spadki tutaj, tak, to jest ten swing spadkowy, do którego się odnosimy, zaznaczając 61% zniesienia Fibonacciego, no to teraz ta korekta została oczywiście już zrobiona i mamy gotowość rynku do kontynuacji trendu spadkowego. Pytanie tylko, czy ta strefa w zasadzie tutaj utworzona między tymi dwoma poziomami wsparcia lokalnego będzie na tyle silna, żeby wypchać cenę wyżej. Jeżeli będzie na tyle silna, to ok, byki mają jeszcze szansę na to, żeby dociągnąć cenę do 127% albo nawet do 161%, czyli 17510, ale jeżeli tu nie będzie jakiejś stanowczej reakcji popytowej, no to w tym momencie najprawdopodobniej będziemy zmierzać w kierunku poziomu chociażby następnego wsparcia, ewentualnie lokalnego, czyli 15 000, powiedzmy 116, a jeżeli to wsparcie nie wytrzyma, no bo przypominam, że trend nadal obowiązujący jest trendem spadkowym, no to mamy 14511, następny poziom docelowy dla niedźwiedzi, dla strony podażowej. Póki co jednak mamy walkę o tą pierwszą strefę właśnie wsparcia. Zobaczymy, jak rynek rozegra te poziomy, która strona tutaj rynku okaże się silniejsza od drugiej. Ewentualne poziomy docelowe dla byków są i ewentualne poziomy docelowe dla niedźwiedzi również są zaznaczone. Przypominam, że na wyższych interwałach czasowych nadal obowiązuje trend spadkowy. To wszystko w tej dzisiejszej analizie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę owocnego tradingu i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.